wszystko jest na odwrót. Co gdybym tobie powiedział, że nasz wszechświat działa zupełnie odwrotnie niż twierdzi współczesna nauka i niż to propagują współczesne media? Co gdybym tobie powiedział, że w pewnym momencie w historii wszystko zostało wywrócone i może być to celowe działanie, abyśmy nie dowiedzieli się o prawdziwej rzeczywistości i jej działaniu? W dzisiejszym odcinku chciałbym wam powiedzieć o idealizmie, czyli zapomnianej wiedzy o wszechświecie. Współcześnie w naukowym materializmie uważa się, że wszystko to wyłącznie materia i jej interakcje, takie jak pola czy różnego rodzaju siły fizyczne. Stąd też uważa się, że na przykład umysły i świadomość wywodzą się z materii, czyli wszystko, włącznie z myślami, włącznie z naszym mózgiem, włącznie z biologizmem, wywodzi się z materii i to materia jest źródłem wszystkiego. Jednak co gdybym tobie powiedział, że przez wiele, ale to wiele lat, głównie w starożytności, lecz również później w renesansie i oświeceniu, często uważano, że jest odwrotnie, że to nie materia jest źródłem myśli, lecz że to myśl i świadomość jest źródłem całej materii. Jest to tak zwana filozofia idealizmu, idealistyczna. Najczęściej to słowo idealizm wiąże się z Platonem i z jego światem idei, ponieważ to Platon już w starożytności mówił o tym, że najpierw są idee, które są takimi często myślowymi schematami, takimi wizerunkami idealnych rzeczy, stąd też nazwa idea, idealnych rzeczy, które później są odzwierciedlane nieidealnie, idealnie w świecie materialnym. W tej filozofii, jak widzimy, mamy idealne rzeczy w umyśle wszechświata, Boga, jakby ktokolwiek wolał. W takim uniwersalnym umyśle te idealne idee, na przykład idealnej kuli, idealnej linii prostej, idealnego konia, idealnego człowieka, które tu w materii wyłącznie manifestują się, wyłącznie odzwierciedlają się w sposób nieidealny. Stąd też w rzeczywistym świecie najprawdopodobniej nigdy nie zobaczymy idealnej kuli, ponieważ może z wierzchu wyglądać to będzie jak kula, czy jak okrąg, lecz gdy przybliżymy to wszystko, to tak jak, nie wiem, przybliżamy rzeczy na komputerze, zauważymy nierówności, zauważymy niedoskonałości, zauważymy piksele. I według Platona tylko te idee są idealne, a cała reszta to wyłącznie iluzja. Podobnie myślano w starożytnych Indiach, gdzie nasz świat materialny uważano za iluzję, nazywaną mają. I tak jak w idealizmie Platona wszystko wywodziło się od idei, które znajdowały się w umyśle Boga, czyli tak samo jak u nas w naszym umyśle znajdują się idee, tak w hinduizmie też ten prawdziwy świat wszystko wywodziło się nie z materii, lecz na odwrót. Cała materia wywodziła się ze świadomości, z uniwersalnej świadomości wszystkiego, która była nazywana Brahmanem. Podobnie mamy też w wielu innych nurtach filozoficznych i starożytnych tradycjach. Dla przykładu w starożytnym Egipcie uważano, że wszystko wywodzi się z Atuma, który był absolutem wszystkim i to z niego wywodzili się bogowie, a później dopiero powstała materia. Jest to trochę podobne też, nie wiem, do teorii na przykład holograficznego wszechświata, gdzie wszystko, co widzimy materialne, trójwymiarowe, jest włącznie projekcją hologramu. Czyli no trochę podobnie jak ta projekcja tych idealnych idei w nieidealnym świecie materialnym. Również teizm, czyli założenie, że wszystko wywodzi się od Boga, że Bóg stworzył świat, jest w jakimś sensie podobne. Niektórzy nawet uważają za odłam idealizmu, tylko tak jak u Platona i tak jak w idealizmie wszystko wywodzi się z umysłu, z absolutu, tak tutaj mamy Boga, że wszystko wywodzi się od Boga, czyli no w domyśle można uznać, że z jego umysłu, że on to wszystko, Bóg, on, ona, nie będę tutaj oczywiście mówił, kto jest Bogiem, to wszystko zostało stworzone właśnie z tej istoty, z tego Boga, ja bym to uznał za absolut. Ja tutaj nie uznaję takiego Boga religijnego, lecz uznaję Boga filozoficznego. Dlatego jak widzimy, jest to ciekawe, że mamy
kompletnie odwrotną ideę od tej, o której się współcześnie mówi i którą współcześnie się propaguje. Nauka oczywiście wyśmiewa wszelkiego rodzaju rzeczy duchowe i uznaje je za na odwrót nieprawdziwe doświadczenia tej prawdziwej rzeczywistości świata idei, świata duchowego, z którego to manifestuje się wszystko i cała materia, lecz nauka to wszystko odwraca. Uznaje właśnie, że te wszystkie wizje, mistyczne doświadczenia są wyłącznie halucynacjami umysłu, halucynacjami mózgu, czyli wywodzą się z materii. Jest to dosyć ciekawe i wydaje mi się, że nie jest to zupełnie przypadkowe, że współcześnie tak bardzo kładzie się nacisk na materializm. Osobiście na moim kanale dużo mówię i dużo przeczę tu materializmowi i nie uznaję materializmu za filozofię ostateczną, lecz za bardzo ograniczony punkt widzenia wszechświata. Jednak jak widzimy, nasz wszechświat może działać w zupełnie odwrotny sposób niż twierdzi współczesna nauka i cała rzeczywistość może być dosłownie odwrócona. I tutaj na myśl przychodzi mi odwrócenie intencjonalne na przykład satanizmu. No bo zauważmy, że głównym tutaj logo, głównym symbolem satanizmu jest odwrócony krzyż. I tutaj rolą satanistów jest często odwracanie wszystkiego. Dlatego, czy jest możliwe, że sataniści zinfiltrowali całą globalną tutaj gospodarkę medialną, całe globalne media oraz współczesną naukę, aby celowo wywrócić wszystko to, jak działa wszechświat, abyśmy byli w iluzji, w pułapce materializmu oraz aby te osoby, ci sataniści czy ktokolwiek inni, którzy oczywiście wierzą we wszystko metafizyczne, nawet jeżeli wierzą w szatana, to czy te osoby właśnie mogą chcieć manipulować nami, chcą nas uwięzić w tej klatce, abyśmy wierzyli, że jesteśmy wyłącznie biologicznymi maszynami, podczas gdy ich hipokryzja sięga tego, że oni istnieją, wierzą w cały ten metafizyczny, pozafizyczny świat. O tym powiemy w następnym odcinku. W następnym odcinku opowiemy sobie o tym, czy materializm to religia szatana. Jeżeli interesują się podobne tematy oraz zaginione cywilizacje, duchowość, metafizyka i ogółem wszelkie zagadki wszechświata, to nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału. Nie zapomnij również wpaść na moje inne social media, linki w opisie oraz możesz mnie wesprzeć na Patronite. Na dzisiaj to tyle i widzimy się w kolejnym odcinku.